Witam Państwa bardzo serdecznie. Polski kurs Blendera, mówi Piotr Łukowicz. W tej części materiału chciałem powiedzieć kilka słów na temat tak zwanego edytora UV. Jak wiemy dobrze, Blender służy do grafiki 3D, dlatego zawsze na naszym widoku do tej pory mieliśmy coś takiego jak przestrzeń. Natomiast dzisiaj jest taki dzień, w którym chciałem powiedzieć kilka słów na temat edytora 2D, czyli takiego, który pozwala robić obrazki całkowicie płaskie. Wykorzystam swój obszar ekranu, który jest podzielony teraz na widok 3D i oś czasu, czyli timeliner, na rozsunięcie ich w taki sposób, aby timeliner zajmował większość. I teraz chcę zostawić sobie ten widok 3D, natomiast timeliner zmienię w ikonie zmiany widoku na edytor UV. Jest to UV Image Editor i to właśnie o nim dzisiaj powiem kilka słów. UV Image Editor jest to taki specjalny edytor, w którym nie mam tak naprawdę trójwymiaru, ale za to mogę edytować obrazki. I aby taki obrazek tutaj edytować, mogę go wczytać lub stworzyć od nowa. Pokażę może, jak można zrobić nowy obrazek na początku w GIMPie. Później go sobie tutaj wczytamy, no i zobaczymy, co jeszcze można z tym zrobić. W GIMPie stworzymy nowy obrazek z domyślnymi ustawieniami, które u siebie zdefiniowałem jako obrazek o rozmiarach 1024x1024 przezroczysty. Na tym obrazku wypełnię może go na biało, narysuję jakiś prosty znak i to wystarczy. Weźmy sobie może więc jakieś zwykłe narzędzia, jakiś sensowny kolor, na przykład czerwony, dobrze go widać, kojarzy się z krwią i napiszmy sobie na przykład PKB. Nie jest może to zbyt piękny rodzaj obrazka, ale też nigdy nie twierdziłem, że jestem malarzem. A więc zapiszmy go teraz jako na przykład obrazek.png. Gdybym go zapisał, w takim razie go zamykam i wracam do Blendera. No i teraz, aby taki obrazek wczytać do edytora UV, należy wykorzystać menu Image i wziąć z tego menu polecenie Open Image. W tym momencie muszę znaleźć położenie swojego obrazka. On znajduje się tutaj, widać go na podglądzie. Otwieram go, no i jest. I teraz mogę powiększać lub pomniejszać ten obrazek, kręcąc kółkiem myszki, dokładnie tak samo jak w widoku 3D, tam gdzie jest siatka. Mogę przesuwać ten obrazek za pomocą wciśniętego kółka myszy. I to jest w zasadzie wszystko, co mogę z nim zrobić, przynajmniej na razie. Teraz ten obrazek można oglądać na różne sposoby. Przede wszystkim mogę wyświetlać kolor, ewentualnie alfę tego obrazka za pomocą obecnych tutaj przycisków. Alfa na razie jest wszędzie jednolita i wynosi 100%, dlatego widzę biały kolor. Gdybym miał gdziekolwiek alfę mniejszą niż 1, no to wtedy miałbym jakąś taką szachownicę widoczną czy coś w tym stylu. Więc te trzy przyciski zmieniają mi rodzaj widoku. Tak samo zresztą jest z oknem, w którym renderuję scenę. Scena po wyrenderowaniu, jeżeli nacisnę F12, pojawia się właśnie jako edytor UV. I w tym edytorze UV widzę swój obrazek wyrenderowany. Proszę zobaczyć, mam tutaj te same menu, ten sam przycisk z ikonką. To jest dokładnie to samo co edytor UV, z tym, że widać, że tam jest zamiast obrazka, takiego jak u nas obrazek PNG, obrazek, który nazywa się Render Result. Aby go zapisać, należy wcisnąć F3 lub skorzystać z menu Image i wybrać opcję Save a Copy albo Save as Image. Obie te opcje mają skrót F3. Tak naprawdę, jeżeli wybiorę opcję Save as Image, to w tym menu, które się pojawia, czy też w tym nowym oknie, jest taka opcja jak Copy. Mogę tę opcję zaznaczyć lub odznaczyć, a wejście do tego okna robi się i tak za pomocą tego samego klawisza F3. Wciśnięcie Escape oczywiście zamyka to okno, bo to okno pojawiało się tylko tymczasowo. Natomiast tutaj mam otwarte okno permanentnie i w tym oknie można robić różne rzeczy z obrazkiem, na przykład go oglądać i podziwiać. Ten obrazek mogę zapisać jako kopię, jeżeli wybiorę sobie Save a Copy dokładnie, ale mogę również zapisać go tak po prostu, naciskając przycisk Alt-S. Mogę także ten obrazek zmienić zewnętrznym programem, na przykład w GIMPie albo jakimś innym edytorze obrazków, a następnie wczytać w to samo miejsce za pomocą polecenia Reload Image. A jeżeli chciałbym ten obrazek zastąpić, wtedy wybieram polecenie Replace Image. Mamy także możliwość otwarcia edytora tych obrazków bezpośrednio z poziomu Blendera. Jeżeli obrazek jest zapisany na dysku, wtedy działa polecenie Edit Externally, czyli edytuj zewnętrznie. Jeżeli wybiorę takie polecenie, to w moim systemie uruchamia się domyślnie GIMP i ten obrazek jest wczytany. Mogę teraz go zmienić. Więc wprowadzę tutaj jeszcze jakieś zmiany. Dorysuję taką zieloną kreskę i może romantyczny fragment niebieskiego nieba. Taki całkiem dziecinny obrazek. Można było to zrobić również w Paintbrushu. Teraz zapisuję przez Ctrl S, zamykam GIMPa
I po powrocie do Blendera ten mój obrazek został stary. To dlatego, że Blender jeszcze nie wie, że zakończyłem edycję. W związku z tym muszę z menu Image wybrać polecenie Reload. Reload powoduje, że zmiany, które wprowadziłem w Blenderze do tego obrazka, bo mogę to zrobić, zostają usunięte, a wczytywana jest zawartość bezpośrednio z dysku. Teraz mam obrazek uaktualniony. Ten obrazek czasami używany jest jako tekstura. Gdybym nałożył go na jakiś obiekt, to wtedy chciałbym zobaczyć, jak taki obrazek wygląda na obiekcie w takiej sytuacji, gdyby był rozciągnięty dookoła, ułożony kafelkowo. Gdybym chciał takie ułożenie kafelkowe zobaczyć, muszę nacisnąć przycisk N, a następnie na specjalnej zakładce, która nazywa się Display, jest tutaj, muszę zaznaczyć sobie w koordynatach checkbox Repeat. Wtedy Blender pokazuje, jak wygląda cała płaszczyzna zajmowana przez mój obrazek. Jest to dosyć ciekawy podgląd tego, jak mój obrazek leży w takim układzie kafelkowym. Widać od razu, że nie mamy połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami, na przykład chmury po jednej stronie nie łączą się z chmurami po drugiej stronie. W kolejnym tutorialu pokażę, jak można zrobić obrazek, który jest właśnie bez takich szwów, bo to właśnie ta krawędź tutaj nazywana jest szwem. Oprócz tego, po wciśnięciu N w narzędziach po lewej stronie widzę, jaki jest rozmiar obrazka, jaki jest tryb tego obrazka i oprócz tego mam również takie narzędzia jak Geris Pencil, to jest rzecz na osobny tutorial, na razie nie będę o tym mówił. Mamy także możliwość wyboru na przykład filmu. Jeżeli wybiorę sobie film, to ten film zamiast obrazka będę oglądał w moim edytorze UV. Taki film mogę wczytać z dysku. Mam tutaj jakiś w Blenderze. Gdzieś pamiętam, że był filmik, który nazywał się Constraints na przykład. To jest jakiś fragment filmu, który robiłem na zajęciach dla studentów. Ten film oczywiście teraz jest nieruchomy, nie mogę go oglądać. Ok, ale jest wczytany. Mogę także zamiast takiego filmu wczytać sobie sekwencję obrazków za pomocą Image Sequence. I tak naprawdę działa to dokładnie tak samo, jak tłumaczyłem przy okazji jednego z wcześniejszych tutoriali, tam gdzie mówiliśmy o teksturach, które są obrazkami. To jest dokładnie to samo pole. Nie mogę oczywiście wczytać obrazka, bo pierwsza klatka jest niezdefiniowana. Mogę także stworzyć obrazek generowany. Generowany obrazek to jest obrazek w taką szachownicę. Jeżeli włączę tę opcję Repeat, to widać, że on jest całkiem spory. To jest obrazek o rozmiarze 1024x1024 i jest generowany przez samego Blendera. Przydaje się tego typu wzór do oceny, czy na przykład tekstura nałożona na obiekt jest zdeformowana, czy nie. I o tym będziemy mówili przy okazji mapowania UV, do którego ten tutorial jest właśnie wstępem. Mogę ten grid, który tutaj mam, tą siatkę, zmienić na przykład na siatkę kolorową. Wygląda bardzo ładnie, jest starannie przygotowana i to jest taki domyślny wzór, który Blender ma już zakodowany gdzieś tam. A więc swój obrazek, który nazywa się obrazkiem PNG, mogę zamienić na obrazek generowany. Jeżeli go teraz zapiszę pod taką nazwą, to oczywiście starą zawartość stracę. Najprostszym kolorem obrazka jest kolor czarny. To jest domyślny kolor przy tworzeniu nowego obrazka. Mam także inne opcje. Jeżeli ten obrazek usunę ze swojego edytora UV przez naciśnięcie przycisku X, to tak naprawdę on dalej jest w pamięci. Jest to stara sprawa, działa to dokładnie tak samo w przypadku na przykład materiałów albo tekstur. W liście, którą mam pod przyciskiem New, ten mój obrazek mogę przywołać. Jeżeli oczywiście wezmę sobie opcję Reload, no to on powinien się odświeżyć, teraz nie został odświeżony, a to dlatego, że mam zmieniony typ tego obrazka. Teraz to obrazek jest generated, jak wybiorę Single Image, to wtedy jest szansa, że ten obrazek da się przeładować i będzie wyglądał normalnie. No, niestety teraz tego tutaj nie ma, to dlatego, że wybrałem sobie jeszcze inny plik. Ten inny plik teraz to był mój film poprzedni, no więc wrócę do swojego starego obrazka, aby możliwe było jego przeładowanie. Teraz już go mam. Natomiast jeżeli tworzę nowy obrazek, to po usunięciu z widoku w edytorze UV tego, który mam teraz, mogę nacisnąć na przycisk New. Naciśnięcie tego przycisku powoduje, że pojawia się takie małe okienko, w którym mogę wpisać nazwę obrazka, na przykład drugi. Mogę także określić rozmiar tego obrazka. 1024x1024 to jest domyślna wielkość. Jest to całkiem spory obrazek do zastosowań w grach. Natomiast jest to dość niewielka rozdzielczość, jeżeli chodzi o tekstury dla potrzeb grafiki 3D. Mogę zrobić na przykład 4096, na przykład na 128. Otrzymam wtedy obrazek, który jest takim długim, bardzo długim prostokątem. Mogę także zmienić jego domyślny kolor, na przykład na taki, który jest różowy. I tutaj jest taka ciekawostka, jeżeli kolor jest całkiem ściemniony, jest całkiem czarny, to nie mogę wybrać koloru z tego kółka. Dopiero jak kolor pojaśnie, to wtedy
stają się dostępne inne opcje i na przykład mogę wybrać sobie jakiś taki lekko żółtawy, powiedzmy sobie orzech. Orzech włoski, niezbyt lubiany przeze mnie kolor, ale niech sobie będzie. Mogę także zmienić mu alfa, aby był półprzezroczysty. Mogę włączyć domyślnie w takim generowanym obrazku utworzenie tej siatki testowej UV Test Grid, to jest ta szaro-szara siatka z plusikami w środku i mogę także określić, aby obrazek był reprezentowany wewnętrznie przez liczby zmienne przecinkowe o poczwórnej precyzji. To są liczby 32-bitowe. Jeżeli tak zrobię, to będę miał większą precyzję w odwzorowaniu kolorów i tego typu obrazki będą dobre do przechowywania np. tekstur w formacie HDR. Jak kliknę przycisk OK, to pojawiają się standardowe opcje, które miałem poprzednio, no i nowy obrazek, który teraz wygląda jak długi prostokąt. Tak to działa. Oczywiście ten obrazek muszę zapisać na dysku, aby go nie stracić. On jest teraz wygenerowany zupełnie od nowa, nie było go jeszcze wcześniej. Dlatego, aby zobaczyć, czy jest zapisany, czy nie, przy menu Image pojawia się taka gwiazdka. Obrazki, które są zapisane, nie mają tej gwiazdki. Natomiast te, które nie są zapisane, taką gwiazdkę mają i potem można poznać, że wymagają one zapisu. Więc zapiszę ten obrazek. Save as Image, niech to będzie obrazek o nazwie drugi.png. No i teraz ta gwiazdka znikła. Mogę także takie obrazki zapakować do pliku Blend. Jeżeli na przykład zapiszę sobie plik Blend, nazywając go chociażby obrazki, no to plik zostanie zapisany, ale okaże się, że te obrazki wcale się w tym pliku nie zapisują. Jeżeli zamknę teraz Blendera i za chwilkę go ponownie otworzę, to może się okazać, że w tym moim edytorze UV obrazków już nie będzie. Jak widać, nie ma tutaj obrazka, nie ma obrazka również na liście. Więc wczytam teraz nowy plik, ten, który poprzednio zapisałem, o nazwie obrazki. No i okazuje się, że są. I teraz one są dlatego, że Blender pamięta ścieżkę. Ta ścieżka to jest mój katalog domowy i plik drugi. Natomiast jeżeli taki plik Blendera przeniosę w inne miejsce, albo na przykład tych obrazków nie będzie, ponieważ zrobię porządki na dysku i gdzie się przeniosę, to w tym momencie taki obrazek nie zostanie znaleziony. Może doprowadźmy do takiej sytuacji, aby to było dobrze wyjaśnione. Usunę teraz z mojego dysku, czy też przeniosę do jakiegoś tymczasowego katalogu o nazwie A te obrazki za pomocą polecenia MV. Drugi obrazek PNG, niech lecą do A. Już teraz nie mam w moim katalogu tych obrazków, one są w katalogu A. A więc mój plik Blenda tych obrazków nie znajdzie. Jeżeli teraz taki plik wczytam, to Blender będzie miał problem ze znalezieniem obrazków i właśnie chcę pokazać, co wtedy będzie. Mam tutaj już na liście ostatnio otwartych plików te obrazki, więc od razu je wczytuję. No i jak się okazuje, mam ścieżkę zapamiętaną poprzednią, a obrazka nie ma. Jest to problem, ponieważ jeżeli taki plik wyślę znajomemu, żeby na przykład go ocenił, albo żeby się nad nim troszeczkę pomęczył i tam będą jakieś obrazki wczytane przeze mnie z nadzieją, że on je zobaczy, no to on ich po prostu nie zobaczy. Takie obrazki trzeba jakoś inaczej umieścić w takim pliku, trzeba je zapakować. I to się robi w taki sposób, że jeżeli chcemy zapakować obrazek, to z menu File wybieramy polecenie External Data, czyli dane zewnętrzne, i wybieramy polecenie Pack into Blend File. Oczywiście teraz mam obrazek drugi, którego brakuje. Mam również obrazek o nazwie Obrazek, którego również brakuje. Nie mam go tutaj. Dlatego ja takich obrazków zapakować nie mogę. Blender może nawet wyświetlić ostrzeżenie. Widać? Unable to pack file source path not found. Czyli ścieżka źródłowa nie została znaleziona, nie może zapakować pliku. No bo po prostu go nie znalazł. Więc zróbmy może teraz inną rzecz. Wczytam teraz te obrazki jeszcze raz, wybierając je z tego katalogu A. Niech to będzie obrazek drugi w tym momencie. I ten, który jest drugi, niech nazywa się obrazek. To jest na odwrót niż było poprzednio, ale nie szkodzi. Mam te obrazki wczytane. I teraz, jeżeli je sobie stąd wybiorę, to mogę je obejrzeć, wszystko jest w porządku. I mogę teraz właśnie wybrać to polecenie File, External Data, Pack into Blend File. Przy okazji proszę zwrócić uwagę na tę małą ikonkę. Tu jest taka mała jakby półeczka i w niej siedzi kartka. Jeżeli wykonam operację spakowania takiego pliku, no to w tym momencie po zapisie znowu się nic nie zmieniło. Mam trochę pecha, ten tutorial robię drugi raz, ale chodzi o to, że teraz obrazki są spakowane. Mogę także wybrać polecenie z menu. Jest coś takiego jak Pack as
PNG albo Pack Image. Obecnie ten obrazek jest spakowany, więc jest tylko polecenie Unpack, czyli rozpakuj. Mogę go rozpakować i wtedy mam opcję albo usunąć w ogóle paczkę, albo stworzyć nowy plik w jakiejś ścieżce, albo użyć ten, który jest obecnie. Jeżeli go użyję, to nic się oczywiście nie zmienia. Mam tutaj autopakowanie włączone, więc obrazki będą zapakowane przy save'ie. No i teraz taki plik mogę już śmiało wysyłać do znajomych albo gdzieś na sieć i te obrazki będą z niego możliwe do wyciągnięcia, bo są spakowane razem z nim. Ale oczywiście, aby takie spakowanie działało, należy plik potem zapisać, a więc naciskam Ctrl+S i zapisuję jego kopię. Teraz, jeżeli spojrzymy na ten plik, to on będzie oczywiście troszeczkę większy. Jego wielkość to jest mniej więcej tyle, a w katalogu obrazki no, zajmowały ileś tam, one są teraz wpakowane. Nawet gdyby tego katalogu miało już nie być, usunę je teraz, to ten plik Blenda będzie nadal obrazki miał zapamiętane. No i to jest w zasadzie taka podstawowa obsługa edytora UV. W następnej części powiem kilka słów na temat tego, jak można edytować obrazki i jak można je tutaj nawet malować. Mamy bardzo fajny tryb malowania z kilkoma podstawowymi pędzlami. No ale to jest osobny tutorial, a więc zapraszam ponownie. Na razie dziękuję i do zobaczenia.